Mokrzeszów, szpital zakonu kawalerów maltańskich. Wreszcie tu jesteśmy, chcieliśmy tu być i dzisiaj sprawdzimy ten obiekt. Jest Jacek, jest Dawid, także w czwórkę sprawdzimy ten obiekt. Wreszcie udało nam się tutaj dotrzeć. Udało nam się dotrzeć jeszcze, gdy było słońce i drona, są piękne filmy z góry. Zobaczcie je właśnie teraz, a my za niedługo widzimy się na odcinku. I w czasie przelotu dronów macie historię. Szpital Śląskiej Prowincji Zakonu Kawalerów Maltańskich, zbudowany w latach 1860-1880 w stylu neogotyckim, z cegły w kolorze czerwonym i żółtym, otoczony parkiem. Szpital i dom starców został wybudowany z funduszy przekazanych zakonowi kawalerów maltańskich przez właściciela miejscowości barona von Jakoby Klusa. Podczas I wojny światowej w obiekcie mieścił się szpital dla pilotów, a w latach 1918-1939 był budynkiem sanatoryjnym. Od 1926 roku w rękach prywatnych. Od 1938 funkcjonował tu tzw. Dom Matek, prowadzony przez Związek Dziewcząt Niemieckich, którego działalność związana jest z organizacją Lebensborn. Od 1947 roku w obiekcie stacjonowała Armia Radziecka. Następnie mieścił szkoły rolniczo-ogrodnicze, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Rolniczego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej, pomieszczenia budynku były planem dla polskiego serialu Gruby z 1971 roku. W latach 90. obiekt trafił w ręce niemieckiej rodziny, która zamierzała przekształcić go w luksusowy hotel. Projektu nie zrealizowano, a niszczający budynek w drugiej dekadzie XXI wieku powrócił w ręce Skarbu Państwa. Ale czy na pewno szpital jest opuszczony? Także Jacek regeneruje się w aucie. My wróciliśmy tutaj nocą. I wchodzimy. Mokrzeszów. Wow. Zobaczmy tą część pierwszą. No. No tutaj widzę, że już się przyroda dostała do środka. Wow! Uuu. A do góry wejścia nie ma. To w dół? To w dół. Zwiedzimy wszystko. Aha, no. Aha. Tam jeszcze było dalej pomieszczenie.
Jeszcze było dane pomieszczenie tu prosto przed nami. Czy stąd gdzieś wychodziliśmy? Nie, tutaj jeszcze nie byliśmy. Ej, wiem, a wiesz co? Szpital to był? Kawalerzystów? No, woda stoi. To mogło być krematorium, a tutaj mogli coś śwież. Spuszczaną krew trzymać, albo coś w tym, coś w tym temacie. No to pierwszy budynek go. A, tam już dalej nic nie było. Nic więcej. Wow. No tutaj nic, czy tam chyba iść tam. No nic. Wow. A, to tylko... Ta, kotłownia. Pamiętacie, że my do Radziborza przez kotłownię wchodziliśmy? No. Znajdujemy się w zapleczu technicznym szpitala w Mokrzeszowie. Imieniem szpital zakonu kawalerzystów maltańskich. Kawalerów maltańskich. No. No to jest to, co jest... Myśmy takim pomieszczeniem wchodzili w Raciborzu do szpitala. Błoto. Wyjście na zewnątrz. Dobra, mam jakieś zapasowe, to się dobierze.
Wow. Nie za wiele. Słuchajcie, jest trzecia w nocy prawie. No. Źle, nie? Mamy prawie trzecią w nocy. Do nas i dać nam jakiś znak na urządzenie, które trzymamy w dłoniach. Nie, o tu skoki. No, naprawdę, no. Zacznij schodzić w dół i z powrotem. Co właśnie słyszałem, że coś mi miałem skoki. Świszczało za uchem. Ty. Kudy, ja sobie swoje nie wziąłem. Dobrze. Możesz zrobić to jeszcze raz. Jeszcze raz się do nas przybliż. Procent baterii. A, to są te drzwi, co się mi trzaskały. Też. No, to one. Ona za chwilę padnie.
Tak samo tu mamy też 10% na baterii. O, się naładowało. Dobra, i tak mocno świecimy, więc wszystko widać. Świetnie jest oświetlone. Ale zaraz będzie trzeba wymienić baterię. Tu mamy co? Co to w ogóle było? A, tu... Tak, recepcja, no. Trzeba iść. Kurde, nie zauważyłem tego. Tam jest na górę wejście jeszcze. Idź przodem. No. Ścisnęło mnie drzwi. No. Wózek. A teraz już jest rozwalony. Ładnie podłoga zachowała. Dwa procent, zaraz padnie. Nawka? Bateria w GoPro. Ale już mam pod ręką kolejną. Gdzie ja tę baterię mam? Z tyłu. No. Aha, nie ma, jest więcej. Tak. Tutaj do góry nie szliśmy jeszcze. Dobra. Chyba wiemy, gdzie jesteśmy. Tak. Jak robimy sesję? Robimy sesję. Mam 1% baterii, to ja bym tu zrobił wymiankę. Dobra. Zostawimy sobie rzeczy do sesji. Ja bardzo sobie muszę na miski. O, dobrze. Przepraszam, mam coś. Przybliż tego. Dzień. Ale to nawet dokładnie w takim miejscu. Ja mam wolę wodę. No,
Tu. Tak. Skakał coś. Sesja z Truksem. Jeżeli ktoś tutaj jest, prosimy, dajcie znać. Co to było? Auto. Na te urządzenia, które są tutaj rozłożone. Już tutaj wpływaliście na to urządzenie z anteną. Powtórzcie to, zróbcie to jeszcze raz. W tym samym miejscu stoi takie same urządzenie, kiedy rozkładała tutaj inna ekipa. Nasi znajomi. Powtórz to samo. Dotknij urządzenia w ten sam sposób. Pamiętasz? Pamiętasz? Odpalałeś te lampki. A tam dalej stoi urządzenie, które miga na niebiesko i możesz odpowiadać. Zielone na tak, czerwone na nie. Na zadane przez nas pytania musisz wpłynąć na to urządzenie. Wtedy będziemy mogli porozmawiać z tobą. Przepraszam, to było. Czemu to działa? Wiemy, że ktoś tutaj jest. Musisz tu być. Ja mam na ten, ta, ta zgasła. Czy wyłączyłeś? To? Tak, wyłączyłem. Aha, dobra. Swoje, ja tylko na razie jeszcze muszę ustawić to. Z tyłu. Ja. Dziękujemy za odpowiedź. Czekaj, czekaj, żebym wiedział, jak to postawić. Nie, tylko nie na fluxie. Tylko nie na fluxie. Aha. Wtedy będzie słabo widać. Fluxa, nie? Dziękujemy ci za odpowiedź. Proszę, odpowiedz na pytanie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Zielona to mężczyzna, czerwona to kobieta. Ok? Żebyśmy wiedzieli, z kim rozmawiamy. Przyszliśmy tu w pokoju. Chcemy tylko z tobą porozmawiać.
Chcemy tylko z tobą porozmawiać. Tutaj też postawiliśmy może zęb, które możesz dotknąć, a nawet przewrócić. Proszę, korzystaj z energii tych urządzeń. Porozmawiajmy. Co się dzieje? Widzicie to? Jest jeszcze lepiej niż MH. Weź to. Teraz tego nie może być. Widzicie to? Prosiłem nawet. Daję ją w innym kierunku. Tam musi być. A, nie będziemy mi też tego. Będziemy się to wystawić. Dziękujemy. Dziękujemy za ten znak. Bardzo dziękujemy za ten znak. Idealnie zgasiłeś to, tutaj się zgasiło. Dobrze. To był dla nas bardzo wyraźny znak. Mieliśmy tak, potwierdzenie, że ktoś jest. Pierwszy raz mieliśmy i widoczne na żywo te grube lampy w tym dużym rembodzie. My tego jeszcze nie widzieliśmy. Wy już widzowie widzieliście na Anahowie. Także tutaj mamy my pierwszy raz. Na żywo. Na żywo. I też mieliśmy potwierdzenie się na tym, na funkcji. Bardzo Ci dziękujemy. Że jest tutaj, potem podszedł do urządzenia i zajęło na moją siedzę. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo dziękuję. Dotknij tej anteny tak wyżej, niżej. Okej. Słuchajcie, duży rembot. Pierwszy raz na naszych oczach. Pokazuje nam to, co zawsze chcieliśmy zobaczyć. Patrzcie. Włączę wam teraz. O, tutaj zobaczycie teraz. Widzicie? Co się dzieje? Dziękujemy.
To dla nas bardzo ważny znak. Jeszcze lepsze jest po 50H. No. Możesz zapalić inną diodę na tym urządzeniu. Dotknij tej anteny w innym miejscu. Wow. To jest naprawdę... Dziękujemy. Powiedz nam na piramidzie, czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą. Na tej piramidzie, świeci na niebiesko. Jest bardzo blisko tego urządzenia, na które wpływasz. Możesz też wydać jakiś dźwięk, hałas. Chcielibyśmy zadać Ci kolejne pytanie, ale chcemy wiedzieć, z kim rozmawiamy. Więc prosimy, powiedz nam, kim jesteś. Tak jak się umówiliśmy. Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Na urządzeniu, które miga na niebiesko. Strona lewa, strona prawa. Okej. Możesz też dotknąć czegoś innego. Jest tu bardzo dużo urządzeń. No. Nie, myślałem, że to dobra. No i typowo. Najcieplejszy punkt, zgadnij, gdzie jest najcieplejszy punkt. Przy lampodzie. Dokładnie. Odpalisz jeszcze raz to urządzenie? Podejdź proszę jeszcze raz do tego urządzenia. Z antenką. Drugie takie masz przy tym wejściu tutaj obok. Podobne, troszkę mniejsze, też ma antenkę. Możesz też dotknąć tego urządzenia. Czy to prawda, że był tutaj zakon? Odpowiedz na piramidzie, skoro nie chcesz nam powiedzieć, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą. Dobrze, możesz być inkognitą, że tak powiem, ale odpowiedz nam na pytanie, czy był tutaj zakon. To jest, wiesz,
Jakby coś było nie tak, no cały czas by. No? By się coś działo. Znaczy wiesz, szalałby tak mega stycznie. No. I powiem ci, tam jest takie wahanie tej temperatury między. Mhm. No tak mniej więcej co 0,5 stopnia jest wahanie temperatury przy tym rękodzie. Przy pozostałych urządzeniach nic nie wykrywa ciepła. To jest najcieplejszy punkt na planie. Mhm. Chyba sobie coś przy tym stało, majstrowało, próbowało coś. Może coś znowu włączy. Wykorzystaj całą energię z tego urządzenia. Całą. Jeszcze raz pobierz z niego energię. Śmiało. Dobrze. Właśnie tak chciałem. Na jedną diodę, dobrze. Była właśnie ta dioda. Super. I teraz temperatura skoczyła do góry. O, rany. Jest teraz znowu tamta. Była niebieska, tak jak chcieliśmy. 21,9 do 22,4. Dobrze. Właśnie o to chodziło. I temperatura spadła do góry. No i no, to jest... To jest to. To jest to. O kurde, wróciłem jakieś śmiesznie pojęcie. Musimy znaleźć to samo, te drzwi też takie. Aha. Gdzie one się same zamknęły. To tam było tam, cośmy szli. Tam na dole, te trzy pary drzwi. Na wyścigu, na głównym jakby wyścigu. Na głównej klatce jakby. No te, które trzymaliśmy sobie na dole. Tak. To trzeba będzie tam jeszcze podejść. Okej. Okay. Dobrze. Bardzo dziękujemy za ten znak. Jesteśmy przekonani, że tu jesteś. Nie wiemy, kim jesteś. Nie jesteś nam odpowiedzieć na piramidzie. Jesteś na razie z nami. A tylko w ten sposób zrozumiemy, kim dokładnie jesteś. Ale to jest niezwykły znak. Wiemy, że tu jesteś. No. I powiedziałem, że jeżeli potrzebuję właśnie więcej energii, żeby korzystało z tego. Naprawdę tutaj byty uwielbiają tego rękoda. Masz jeszcze inne. Masz jeszcze inne urządzenie. Dobrze. Czy odpowiesz nam na pytanie, czy był tutaj zakon? Odpowiedz na piramidzie. A natomiast... Jeżeli chcesz odpowiadać na to urządzenie, które teraz tak bardzo ci się spodobało i je cały czas dotykasz, to słuchaj, umówmy się tak, że na piramidzie odpowiedz nam na pytanie, czy był tutaj zakon. Natomiast umówmy się tak, że jeżeli odpalisz jeszcze raz to urządzenie, które odpalasz tutaj już nam dwa razy, to wtedy potwierdź nam, czy należałeś do tego zakonu. Dobrze? Nie wierzę, ale temperatura spadła jeszcze niżej. Przy tym rękodzie. Z 22 do 21,2. Mhm. O 9, nawet do 21,1. O 0,9 stopnia. Mam 10
należałeś do zakonu kawalerów maltańskich. I jeszcze raz w ten sam sposób odpal to urządzenie. Słuchajcie, tutaj nie ma żadnego podmuchu wiatru. Nie ma takiego. Nie wieje tu praktycznie nic. Nie jest nieczuć. Pomimo, że słychać tam, bo zobaczcie, tutaj wyżej mamy tam powybijane szyby okna. Tu widzicie drzewo. Ale przeciągu tu nie ma. Nie ma tu przeciągu. My tutaj stoimy i tutaj totalnie nic. Nic nie wieje mocno. I jak widzieliście sami, migają grube diody, czyli to jest przybliżenie do urządzenia. Jeżeli miga taka dioda mała, to wtedy jest to temperatura, bądź tak pika lekko, ale no mamy tutaj definitywne przybliżenie do urządzenia. Flux nic. Halo, jesteś tutaj? Dalej z nami? Daj nam jeszcze jakiś znak. Pójdziemy wtedy w inne miejsce. A tutaj ciebie zostawimy w tym miejscu. Nie będziemy ci przeszkadzać. Okej? To może jeszcze raz tak samo jak przedtem. Zróbmy teraz testa. Skontaktuj się z Jackiem. Zobaczymy, co się będzie działo. Z Jackiem? No, powiedzmy testy. Jak robimy testy. No, u nas także wszystko w porządku, dobra? Dzięki. Okay. Mhm. Gdzieś? No. A tu już jest, to już nawet nie jest. Fuck. Nie odsłania go. To mogło być wzbudzone teraz, w tym momencie. Teraz tak. Ale wcześniej nie. Dobra, stanie się koło tamtego reporta i powiedzmy jeszcze test. O! Jest flux. Jest mężczyzna. Myślę, że to jest dłuższa odpowiedź, na którą czekaliśmy. Okej, dobra,
No już się rozłączyłem, a on jeszcze jakby fajny powietrze było. O. No, już o. No. Okej, okay, wszystko wiemy. No, dobra, odpowiedział na pytanie, czy jest mężczyzną. Jest mężczyzną. W takim razie, mężczyzna, mam do ciebie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy faktycznie w danym miejscu, gdzie jesteśmy, odbywał się projekt przez Niemców nazwany Lebensborn. Lebensborn, Lebensborn, jakoś tak. Czy to prawda, że tutaj był ten projekt dokonywany? Chcemy odpowiedź. Na zielone na tak, czerwone na nie. Patrzcie na to. Teraz nie gadamy z Jackiem. Wszystko w malutku, to nie jest to. Spróbuj wpłynąć mocniej. Kowal. Tak. O Jezu, teraz widać. Okej. Okay. Spróbuj dotknąć antenę w innym miejscu. Przez to, że dobrze to widać na magnetce, że pali się zielona, a na żywo ta zielona się żarzy. Tak. A czerwona szaleje. No. Ja! Jeszcze żółte. Pomarańczowa była. Pomarańczowa. I na czerwono. Nie wierzę, co się dzieje. Uspokój. Jest znowu. Bez dźwięku. Miga żółta, bez dźwięku. Pomarańczowa. Czerwona jest znowu. A ona jest pomarańczowa. Czy wy to widzicie? Doczekamy się od ciebie odpowiedzi na fluxie? Urządzenie, które miga na niebiesko. Dokładnie. Chcielibyśmy odpowiedzi na to.
Bez dźwięku. Bez dźwięku. Chłopie, jaka ta bateria jest niemożliwa. Co? 69% pół godziny na pewno. Zastanawiam się, że... A tam se dalej nie da. On czerpie z niego energię. Mi się też tak wydaje. Do odpowiadania na to się? Upodobał sobie to urządzenie. Może tak. To czerpanie energii. Po prostu zna to urządzenie. Ale pytanie tak. Pytanie. Patrz, że te lampki coraz bardziej przygasają. Przygasać. Wymienimy baterię, zobaczymy, co się będzie działo. No. Właśnie. Właśnie. Chyba nas ładowała na to, że nie wiem. Bateria tutaj była full. Ale no. Teraz nie wiem, patrz. Na żywo już nie świeci się nic. Coś tam jeszcze widać było. Widzicie to? No już rozładował. Rozładowałem go. Dobra, szukam baterii. Nie wiem. Ale ja. Dobrze, no widzę, że... Wymienimy baterię, zobaczymy, co będzie z pełną baterią. Chcesz energii więcej? Czy możemy cię prosić, abyś nam odpowiedział teraz właśnie na piramidzie, czyli na tym migającym na niebiesko urządzeniu? Na zielono na tak, na czerwono na nie. Czy tutaj odbywał się projekt przez faszystów nazywany Lebensborn? Chcemy tylko tę odpowiedź. Nie oddać mi baterii. Pójdziemy. Tam się wymieni. I wtedy odejdziemy sobie z tego miejsca w inne. Szłam. Tam się łatwo wymienia. Zwykłym, tak? Tak jak tamto. Tak, to jest łatwiej. Jak coś włączę, to wyjadę. Ty, rozładował. Dotykam nic. 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 Co to było? Ale nie było. Tam trzasło za nami. Z tyłu, tam kontakt. Drzwiami. Drzwiami. Czerwone. Bez dźwięku. Co się tu dzieje? Jezus. Setuję rację. Też. Ja się odmieniam. Teraz czekajcie. Ale projekt się pytałeś. No, projekt nie odbywał się to projekt. Nie, bo to musi być odpowiedź. To jest tylko przybliżenie się. To takie niepewne. Czekaj, bo fajnie się wymienia, to chciałbym z tu. Walny. Co to było? Co to było? Jeżeli chcesz nam odpowiedzieć dokładnie... O, teraz to byłem włączony. Teraz jest pełna bateria. Tak. No nie, trzymasz teraz. Tak, teraz to trzymam. Przez to, że trzymasz całą... Gdzie to jest? Co to da? No. Stoję? Co, kulka? Na tej desce. Może. To ja. Dalej. Ale nie, nie było odpowiedzi taki sticker. Dobrze, korzystaj dalej z energii. Masz kolejną baterię w tym urządzeniu. Na pewno naładowana na full. Masz tu obydwie baterie? Mam obie. No masz teraz powiedzieć, czy masz. No. Możesz nam odpowiedzieć na tym urządzeniu migającym na niebiesko? Chcielibyśmy poznać tę odpowiedź. Musisz podejść do tego urządzenia z jednej z tych stron, z lewej lub z prawej. Ty po prostu trzaśnięci żyją. Nie myślę, że to wymaga. Musimy tam podejść, dokładnie tam, gdzie są. Ja już się z kółkę dostałem, bo nie słyszałem też. O, 41 minut jeszcze. Ty, już mamy 36 minut w tej sesji. Jeszcze 40 minut możemy mając.
Dobrze, odpowiedz nam na to pytanie na tej piramidzie, jeżeli możesz. I ostatni raz prosimy Cię, dotknij urządzenia, które znowu pojawiło się w tym samym miejscu, z którego tak często korzystasz. Skorzystaj jeszcze z tej energii, zbierz jeszcze tą energię. Ostatni raz dotknij tego urządzenia. Proszę. Chrząściły w tych metalowych okuciach. Tak. No, to one było. Tak chrząściły. Czułem. Słyszałem, jakby taki łańcuch. No, jakby właśnie to lustro, to jest szyba, chrząściła w tym metalowym okuciu. To zabrzmiało. No, tam słyszę, jakby te trzaśnięcie. Nawet pewnie będzie nadal. Ostatni raz. Prosimy Cię, ostatni raz. A dotknij tego urządzenia. Na piramidzie, czy na tym urządzeniu na niebiesko migającym, lub dotknij nam tego urządzenia, które tak sobie upodobałeś. Upodobałeś. Czy w sumie jesteś w stanie twierdzić, że to jest skończone? Ja pierdolę. Co? Patrzyłem cały czas tutaj, w tą magnetkę. No. Tak popatrzyłem tu i normalnie przyszło mi coś białego, tak? Tak? Tu, normalnie tu. No to pa, nie. Zielone. Ale bez dźwięku. Nie odpowiedź. No. Czemu jest bez dźwięku? Na pewno nie jest rozładowana bateria. W kolejnym urządzeniu? Nie, niemożliwe. Niemożliwe. Więc jest na przykład naładowany. No właśnie. Oni się nigdy nie rozładowali. No właśnie. Ej, to było nienormalne. Szkoda, że nie znam, że nie tego się nie da zarejestrować. Nie da się zarejestrować. Patrzyłem tutaj i sobie spojrzałem tak, tak białe mi się przesunęło tak. Taka. Znowu to zrobiłem. Tu i dalej. Musimy sprawdzić, to zrobiłem. Będzie to szkło w tych dzieciach. Proszę, dotknij jeszcze raz tego urządzenia. Ja wam mówię, to jest to szkło w tym. Co się dzieje? Ja nie przychodzę. Ja to samo. Tutaj czuję coś podobnego jak tam. Tutaj jest kontakt. To jest no, to jest tutaj czuć. To jest to. Tu masz grozę czuć. Tu się dzieje. Proszę, ostatni raz dotknij tego urządzenia. Pobierz energię. Dotknij go mocno. Tak jak to wcześniej robiłem. Dobra, lornetkę wyłączam. Będziemy mieć nową projekcję. Teraz się rozejrzymy jeszcze. Jest dużo na lornetce. To jest mana. Znowu. Ja mam kliwa na ten z 10 minut. Też ciekawe. No i tak, że się temperatura zmieniała, jak tylko dotykało. Przestało dotykać, temperatura spadała. Dotykało, temperatura rosła. Nie mam mamy. Cóż, nic. No. Nic tu nie lata. Dwie odpowiedzi w tym filmie, że potwierdza, że jest i że jest mężczyzną. Tak. Czekaj, teraz tam coś... Coś tam się... Tak, widzieliście? Coś tam normalnie migło. Coś. Ja. No migę tam. Na siatce. Tam. Ja. Tak się. Ej. A na siatce coś migło. Niemożliwe to jest. Na siatce nam coś migło. Tam się odbija od szkła. Mam ciary. To
o szkła się coś nie odbija? Nie, nie, nie. Tam normalnie coś tak. Jakby zaglądało w tej i w tę stronę. Tak? No. Ale mówię, gołym okiem widziałem białą poświatę przechodzącą tutaj. Tu. Teraz ja wychodzę. Nie, tu jest kawałek szkła. Boże, tu też. Ale czemu wcześniej się to... Ale czemu się wcześniej kawałek nie szkła? Nie zmieniło się wcześniej to. No właśnie. Wcześniej byśmy widzieli, jakby to się... Ale wcześniej by to, to tak jakby zrobiło, tak? I tak. No tak mi było, tak? I tak. W jedną, w drugą stronę. Migało. Jeżeli jesteś tu jeszcze, dotknij urządzenia z anteną. Ja się tam bardziej tu boję. No to jest tak nie mimo. Zrób to ostatni raz. Nie będzie zielony ten punkt. Znowu wyćmiemy. To jest łańcuch. Nie, to nie łańcuch. To ci mówię, to będą sześć ten. Podejrzewam. Podejrzewam cię. No, to aż mnie oczekuje. Nie jest zimna, tylko z gęsi skórki. Co myślicie, zrobić sesję tam na tej klatce? Podobnie tak, tak, tak. No, oczywiście, że dobra. Dziękujemy za te znaki. Bądź w tym miejscu dalej. Pilnuj sobie tego miejsca. To bardzo ładne miejsce. Nie podążaj za nami. Zasnij tu. Tu są też spastyki. Dawid z mojego, nie? To było grube. No, to było grube. Ja... Pierwszy raz na żywo widzimy te grube lampki. Ale... Ty... Co? Aha, no to tam już wiesz. Tam to już schowałeś, dobra. Ja widzę, że to światło się rusza. No, jeżeli wcale by chciało chodzić. Kulka włączona. Tak? Tak. No, a bo bateria może być z nich słaba. By się włączył sama się. A ta zmiana mnie przez to, że taka dwójka nic nie reaguje. Nic nie wpływało na niej. No wiem, woda z tyłu może być też. Może tak być też, że... Taka dwójka miała przecież jedną stronę. Właśnie, tak? Miałeś tam ponad wodę, no? Tak, to nie było. Tu a na tej fortunie nie? Coś mi bzyczało za uchem? Zrobimy jeszcze ostatnie. Co możemy zrobić? Spróbuj jeszcze podejść do mnie. Wystawiam dłoń koło tego urządzenia. No nie wiem, czy cię będzie widać. Podaj mi dłoń. Chyba cię nie będzie widać. O, teraz cię będzie widać. Podaj mi dłoń. Dotknij. Jezus. Dotknij. A to ty. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze pół godziny zostało miejsca na tym. Na karcie. Zostawiam wyłączonego lampę. No, pół godziny. Pół godziny, dwa kwadrze. Ostatni raz.
No, jak patrzyłem przez chwilę, to tam jest ciepło w tym miejscu. Gorąco. Wokół mnie. Gorąco. Znaczy, aż gorąco to nie. Ale dziwne. Ja czuję takie dziwne uczucie teraz. Ciepło? No, to jakby w tym boli. Jeszcze włączę i zbliżysz ten mój do tego, zobaczę, co tutaj jeszcze się dzieje. No, oczywiście on też jest ciepłym punktem. Teraz jeszcze jest lepiej. Teraz ten punkt właśnie, czyli ten rękaw jest jeszcze cieplejszy niż był wcześniej. 28 stopni nagle, 29. Z 23. O 5 stopni nagle skoczyło, to już nie może być. Powinien być też jakiś bardziej chłód. No. A on się obija, albo ciepło, albo zimny. W kółko. Albo po 5 stopni skacze nawet. No jeszcze wiesz, nie, teraz tego nie nagrywam, ale sprawdzam. To jest dziwne. No. Wydaje mi się, mam jeszcze pół godziny pamięci i nie dałem, nie dałem. O dobra, to twór cienia, ale tak. Jaki skis. Normalnie się patrzę za wariatą, coś za mnie stoi. No to już Daniel typowo odlicza nawet minuty do końca miejsca na tym. To mamy 26 minut, żeby dokończyć to. 20 minut na sesję, 6 minut na auto. Tak? No niby tak, ale no tak bym to zrobił. No dobrze, to nie moja karta. No dobra, na razie idę z tym jeszcze więcej. Jeszcze mamy pół godziny. Dziękujemy za odpowiedzi. Jesteś w tym miejscu. Zostańcie w tym miejscu. Dziękujemy za odpowiedzi. To już godzina nagrania. Tu mamy już jedną kreskę. Widzimy. Widzimy. To były tam. No, to były tam te drzwi. I on tutaj miał ten, to tutaj wyłącz widział? Nie. Kto z nich widział tutaj jakiś ten? Coś im przemknęło? Serio to chyba coś mam, nie? To jest moja latarka. Nie tu, gdzie to było? Tutaj. Coś przechodziło. W tym miejscu. Wiem, że tutaj schodził. Aha, no to jest on tutaj. Tak. Teraz już mam omamy słuchowe, albo słyszę tego fluxa. Nie fluxa. Ten poda. Mam omamy. Słyszę, jak coś już może z daleka wyjść.
Ej, tu jest krzesełko, Daniel. Zgadnij, co będziemy robić. A tutaj jest szopa na ścianie. Nie mamy tu 23 minut. Na jednej kącie. Spokojnie. Mhm, no. Jeżeli tu jesteś, ktokolwiek, jeżeli tu jest, uruchom to urządzenie. Płyń. Migające na niebiesko. Już świta. Nie ma tej drzwi. To może to będziemy oszczędzać. Nie, nie będzie nic widać, musi być włączone. Co jest? I to jest w tamtą stronę. No dokładnie, musimy dokończyć jeszcze. No dokładnie. Nie. Wiatr przez okno. Co jest? Kawusia zostawiła. O, nie będę mówił kto. Nie będzie ta osoba anonimowa. Wow. Kanciapa. No to idziemy dalej. Aha. Jeszcze wyżej? Jakiś z tych. Klatka schodowa w dół. Wow. Nic nie ma tutaj? Nie, toalety.
Tam nie będzie nic. Dlaczego by oni mieli takie obrowane? Nie? Jasne. No, dokładnie. Takie obrowane. Zostawili śmieci. No co za śmieciarze. Ten wyklucz jeszcze? No nie wiem. Jest tam coś jeszcze? I tam widziałem typowo. Na pewno takie samo napój tak. Po tej kawie, na pewno. Zostawili śmieci. A to już wiemy dla siebie. To dla siebie. Zioła, co się tu stało? Bo, wybrało. Ale tak tam co to jest? Chodźmy w tym samym miejscu? W tym miejscu? Chodźmy, zobaczymy. No, no. Nie nie, jesteśmy na innej kondygnacji. Na innej kondygnacji, na nowej jakiejś. Wow. No. A co robimy? Tak. To jest z góry. Z góry, no. Widzę, właśnie. Wystarczyłem się tego szkieletka teraz. Robił to tak, to stąd. No. Dobrze, że zdążyliśmy, no. Mamy jeszcze 13 minut. 13 minut? 13. No, o właśnie. To się wymieni, no. To pierwszy raz w życiu, że brakuje miejsca na karcie, a nie bateria się rozładowuje. Odwrotna sytuacja. No. Pierwszy raz w tym. A byliśmy. A tak, tylko byliśmy jeszcze wyżej, właśnie. Idziemy wyżej. Trzeba. Tam żeśmy na górze jeszcze nie byli. Wow, z tych jest najlepszy. Ludzie, ale schody są strasznie stromne. Oj, oj. Fajne. Wow. Kombo. Fajne. Tak się już ładnie tam ten. Widać już za oknem piękne, widać kolory. Zobaczmy jeszcze gdzieś tam gołębi. O jest. Wow. No. Popatrz sobie, co to jest winda. W górę i w dół. Po lewej i po prawej. To jest taka faktycznie. Faktycznie ją złamał. Ja wyglądałem podobnie. Jak żeśmy tu weszli, jako miałem wrażenie, że coś stoi po lewej. Aż się przestraszyłem. No, te drzwi to były na samym dole. Tutaj, głównej klatki. To było na samym dole, te drzwi. To jest... Tak, to jest tu, gdzie byliśmy. Tak, tak. Weźmy nogi. No, zostało nam 8 minut na kartę pamięci.
Tak, tutaj to było. Don't open the door inside. I to były te drzwi, które jest tutaj przez mnie tam to jest. Co twierdzili, że się zamknęły. Tak, to było gdzieś tu. To jest tych tutaj cztery drzwi. Albo te, chyba te. Albo to jest tych pozostałych tutaj trzy. No, a kamera chyba stała na tym. Te. Mhm. Zamknęły się same. Jaki dźwięk. Jeżeli chcesz, żeby te drzwi były tak samo uchylone, jak były przedtem, porusz nimi. A z powrotem je tak uchylę. Zrobiłeś to na kamerach naszych kolegów. Zrób to na naszych oczach. Porusz tymi drzwiami. A nie, wiesz co? Miałem delikatnie K2 w kadrze, może to będzie widać. Miałem delikatnie, bo się patrzyłem na drzwi. Możesz zrobić jeszcze raz tak samo. Wpłynąć na któreś z naszych urządzeń, które trzymam w dłoni. Bądź porusz tymi drzwiami. Chłód. No, teraz. Czuć uderzenie chłodu. Strasznie. Zrób to na naszych oczach. Nie podążajcie za nami, zostańcie w tym miejscu. Te drzwi były zamknięte teraz, a my wchodzili były tak. Teraz otwarte lekko. Ale to jest jedno z tego, co się wydarzyło w samym szpitalu. Jak widzieliście, było grubo. To miejsce ma dużą energię. Poza tym teraz, jak tutaj szedłem, to aż miałem ciepło na skroni tu. Ja miałem ciak i tutaj naprawdę jest. Tutaj się dzieje. Tutaj jest energia, tutaj. Czuć ten jak kontakt. Widzieliście po poprzednim odcinku, jak chociaż widzieliście chociaż energia nie chce rozmawiać i nie chce odpowiadać, ale czuć nią kontakt. Jak widzieliście po poprzednim odcinku, nie było nic, ale teraz no jest nieźle. Długo. Jest naprawdę nieźle. Kończymy? Ja miałem aż ciarki. Słyszeliśmy, kończymy. Jednocześnie było trzy rzeczy chyba. Usłyszeliśmy uderzenie drzwi, chyba się zamknęły. Słyszeliśmy trzeszczące szkło w ramie metalowej i jeszcze nam zaczęły rempod tak samo jak Mystery Hunters,
Jak lęp od Mysterio Hunter, ja już wtedy tak samo. Nie, ciały miał. Także chłopaki, potwierdzamy to, co się tutaj dzieje. Zgadza się. To tyle, no. Więcej po prostu... Tak, zostawiamy do waszej interpretacji to, co widzieliście. Zostawcie sobie komentarz pod naszym filmem, co wy o tym sądzicie. To tyle na dzisiaj. My już padamy po prostu. No. Lecimy. Trzymajcie się. No. Na razie.